Cześć, ja jestem Juno, a to jest nowa seria Zagrajmy Wy. Jak widzicie, jest to Bioshock Infinite. I powiem wam, że jestem szczęściarą, bo mam dosłownie calutką, calutką grę, wszystkie tam DLC. I tak, teraz to już wasze szczęście w polskiej wersji językowej, no bo w końcu ze Steama, nie? Więc, cóż, od razu mówię, że tak, pojawią się wszystkie dodatki również na kanale, a na razie, cóż, zajmiemy się oczywiście fabułą tą główną, podstawową. I cóż ja wam mogę ciekawego powiedzieć? Bioshocka kocham, chociaż ta część jest dla mnie czymś zupełnie nowym. Nie jest to kontynuacja dwóch poprzednich. Właściwie dzieje się ona zupełnie gdzie indziej, w świecie równie intrygującym i zaskakującym z tego co wiem. I cóż, chciałabym was zaprosić do wspólnego odkrywania tegoż świata, bo grę miałam okazję tylko trochę sobie popatrzeć na początku, jak ona tam chodzi, a tak to tylko jakieś filmiki oglądałam, więc oj, może być kiepsko, bo wiecie, że jestem raczej kiepskim graczem, co mi jednak nie przeszkadza w czerpaniu z gier największej satysfakcji, jakiej tylko się da. I ojejku, troszeczkę boję się tego, co mnie tu czeka, ale jakoś tak przyjaźnie to wszystko na razie wygląda, więc jestem dobrej myśli. Na razie. O, świetnie. Już coś odblokowałam. Milutko. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. To ciekawe. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. Pięcia. Imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Tak wyraża się dość ciasno chyba. I jej, mamy latarnię morską. Jak ja kocham takie klimaty. Deszcz może mnie, ja już taki bardziej zapowiadający sztorm czy coś to w ogóle. Ale... O, mam użyć drabiny, dobra. Na razie chyba gra będzie mnie prowadziła za rączkę, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, zostawili mnie tutaj. Średnio mi się to. Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Nie wątpię. Czyli rozumiem, że mam iść do latarni morskiej. Oby się tylko nie poślizgnąć na tych schodach i nie zabić od razu. Chociaż tutaj jest. Wow, podoba mi się, jak to wszystko jest zrobione. O, już poznają jakieś tam początkowe sterowanie. Dobra,
sumie to wszystko nie różni się aż tak od poprzedniej części. W sensie mam na myśli samą rozgrywkę. Excuse me. It's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Okej. Okay. To dość dziwne. Jakiś jegomość z nas o otwartych rysach. Muzyka bardzo ładna, jak to w Bioshocku przykrywa. No, już się od razu czuję to wszystko. Dobra, kasa, kasa to najważniejsza rzecz, mimo że jeszcze nie poznaliśmy tak naprawdę realiów, w jakich się znaleźliśmy, ale już oczywiście możemy sobie wyrobić nawyk przeszukiwania wszystkiego. Świetnie. Mogę użyć telefon? No w sumie mogę. Skoro mogą, to chyba trzeba to zrobić. Nie działa. Jakoś mnie to nie dziwi. A ta muzyka zaczyna mnie przerażać. Ale podoba mi się tutaj. O, rany, jakie to fajne. No, mogę użyć lewu, dobra. Ale wodę trzeba oszczędzać. Oszczędzać, powiedziałam. Ktoś tutaj nieźle nabałaganił. A ja po prostu nie mogę się nacieszyć. Wow, jakaś krwawa dłoń na ścianie. Coś tu się chyba złego wydarzyło. Nie no, ja po prostu nie mogę się nacieszyć, że znowu gram w Bioshocka. Znowu te znajome, kochane klimaty. Cholera, to chyba mało powiedziane. O rany. Czyli na pewno nie jesteśmy tu sami, ale chyba nie spodziewaliście się, że będzie inaczej, co? Możemy tutaj zadzwonić. O nie! Jakaś zagadka? Co za złym mieczem? Aha, bo mam po prostu oznaczenia, ile razy czym mam zadzwonić. Dobra. Dobrze to nasz Booker skomentował, że zrobiliśmy chyba coś poważnego. Tak, dzędzanie nie wydawało się niczym takim poważnym, ale jednak tam jakaś wyspa w oddali. O, dobra, przeszukajmy to szybciutko. Coś zrobiliśmy. I to coś chyba nieodwracalnego. Jezu, jakie dźwięki. Oj, zaczynam się trochę bać tego, co ja zrobiłam. Wiecie, ja bym nie odważyła się chyba na tym usiąść. Dobra, pojęcia nie mam, co bym zrobiła, gdybym to ja była na miejscu głównego bohatera. To było do przewidzenia. No nie! Nie wierzę. Tak, musiał stracić rewolwer. O, rany. Świetnie. No i właśnie. To jest to, o czym właściwie mówiłam już na początku, że ta część odbiega od dwóch poprzednich. No tak. W końcu nie będziemy przemierzać podwodnego świata. A takiego, no troszeczkę
gdzieś tam umiejscowionego w chmurach, moi drodzy. Tak, pobiegamy sobie trochę z głową w chmurach właśnie. Oj, Jezu, gęba mi się cieszy. Wszystko wygląda wyjątkowo propagandowo. No i właśnie, dalej te steampunkowe klimaty. Uwielbiam coś takiego. Ha, jakieś fajne osiągnięcie. Ależ to piękne. Muzyka, ojej, już mi się ta gra wyjątkowo podoba. Wątpię, że spodoba mi się bardziej od poprzednich części, ale... Jak zwykle jakiś kult dziwny musi być. Jakiś prorok, który mnie już troszeczkę przeraża. Przeraża mnie, że już pojawił się pasek życia. Ale muzyka jest ładna. Taka trochę świętoszkowata, ale klimatyczna. Jejku, jak ładnie wodę zrobili. Ha, dostań się do miasta, dobra. Fajnie. Świeczki, co mogę? Aha, mogą tak zobaczyć, jaki mam cel. O, i nawet mnie prowadzą strzałeczki takie. Też... Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Tak... Ciekawie. Boże, te świeczki, to wszystko. O. Oj, tam... Nie miejmy takich skojarzeń. Nie w takim ładnym miejscu. Centrum powitalne. Wow. Czuję się... O rany. Mam do niego podejść? No cóż, można to dwojako zrozumieć, bo w zasadzie jesteśmy w niebie także dosłownie. No w końcu w chmury nas wystrzeliło. Tak, dobra. Czy tu coś jest? O, mogę tutaj coś... Co? O! A, możemy kasę, którą ktoś pewnie na ofiarę położył, zgarnąć. Tu jakieś książki. Dobra, przeszukajmy wszystko. Ojej, jakieś dzieci pozostawiały prezenty. Czyli społeczność na razie wygląda na bardzo taką religijną, chociaż wiecie, takich to się trzeba bać najbardziej. Ale to robi wrażenie. Wyjście wyjściem, ale nie wiem jak wy. Zawsze jak zaczynam jakąś grę, to po prostu uwielbiam się tak nawet bez sensu porozglądać po miejscu, w którym chodzę. I zwłaszcza gdy przechodzę daną grę pierwszy raz, to właśnie... O, znowu te, zobaczcie, symbole, którymi tam dzwoniliśmy na początku. On this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks, and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, nie wiem, czy chcę do nich podejść. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purge the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient, but not suffered the sacrifice of it. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be warned?
cholera. Our founders and our lord. I just need passage into the city. Passage to the city. Może brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. No dobra. Przyjmij chrzest. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. In the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Nie podoba mi się to. W ogóle wyglądało mi na dziką sekcję. Bring us the curb and wipe away the debt. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Wspomnienia? Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! O, nasza postać jest ewidentnie palaczem, pijakiem z problemami. O, mogę się poruszać, ale tak naprawdę to nie wiem, czy ja chcę się tu poruszać. Przeraża mnie to wszystko. To znaczy, przeraża mnie, że zaraz coś spieprzę. O, tutaj coś. No, niestety, chyba muszę otworzyć te drzwi. Wow. Świat wygląda już nie tak wesoło. Ale wciąż pięknie. Chyba chrzest podziałał. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Kasperek, jakie to słodkie. A, statua Kolumbii, tylko cholera, jak to wygląda? Ale znowu te symbole się pojawiają. Dobra, módlcie się w pokoju i zostawcie mnie, tak? O, fajne jakie. Mam z sobą pogadać? Nie. Dobra, tu jakieś ławeczki, gruszka. Gruszka i kasa. Jabłuszko, fajnie. Odzyskujemy zdrowie w ten sposób, czyli cóż. Ewidentnie główny bohater części trzeciej Bioshocka odżywia się zdrowiej niż poprzednicy, bo już nie batony odnawiają nam energię, a owoce. Okej. Okay. Just cause the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. Alright. Still got a girl to find. Dobra. Zawsze to jakiś cel. Wow. Ale to, co pamiętam dobrze z filmików z internetu. Po prostu jak zobaczyłam ten moment po raz pierwszy, to wiedziałam, że nie daruję sobie, jak tę grę nie zagram. Po prostu... To jest tak rzadko spotykany motyw, w sensie takie życie w chmurach, powietrzu, gdzie wszystko lata. Ale jak zwykle postacie w Bioshocku bardzo fajnie są poubierane, wyglądają świetnie. Możemy zeżreć parę obleśnych rzeczy. Taka buda z hot dogami. Ja bym się piwem poczęstowała, chociaż... Może lepiej nie, bo wiecie, w takim mieście pić piwo to trzeba być co najmniej odważnym. Serio, nie chciałabym wylecieć za jakąś barierkę. Wow, te kolejki w ogóle. Ekstra. Dzieciak z gazetami. Nie no, na razie to wszystko jest takie utopijne, ale wiecie, ja tam bardziej w mrocznych i już takich podniszczonych klimatach gustuję.
Ale właśnie jeśli chodzi o takie zwiedzanie na początku, wiecie, wdrożenie się w sterowanie i w ogóle strasznie lubię takie miejsca. Po prostu uwielbiam ładnie zrobione gry komputerowe. Boże, latające budynki, to wszystko takie... No, piękne po prostu, wspaniałe, naprawdę. O, tu coś błyska, czyżby to była kasa i popcorn. Tak w ogóle nie ma to jak zjeść sobie znaleziony popcorn. No, jakieś buciki. Chyba nikt się nie boi, że je ukradną. Suknie. Czy to są suknie ślubne? Raczej nie, ale tak możemy tu wejść. My dear fellow, they are a temperamental and unreliable lot to a man. Pucy, but jakiś, tylko też taki ekskluzywny. Garnitury. Mogę tu coś zrobić? Do you know what he told me? He said that he was tired, that the work had taken much from him. I said, good God, man, don't tell me about details. Dobra, a ja mogę posłuchać to coś, co znalazłam, i to jest... The Archangel showed a vision. A city, lighter than air. I asked her, why do you show this to me, Archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man. And she told me the most remarkable thing. You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves? O, tutaj też patrzą jakieś... Skojarzyło mi się to z takim... Wow, jaki bochen chleba. Szczammy to wszystko. A zdrówko nam się pięknie odnawia. Rzeczywiście, utopia. Tyle zeżreć i nie umierać z przejedzenia. O, jakieś dzieciaki bawiące się fontannie. No, no, no. Aż mi się to podoba. To wow! Elektryczny konik. Dragon z warzywami, wszystko wygląda świeżutko. Ale podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Tylko że nie bardzo wiem, co ją zrobić. Jakaś parada. Dobra. Mamy czekać. Dobra, czy to się otworzy? Jakieś parady, nie wiadomo co. Wow. Nie no, aż... Columbia, Raffle and Fair. No... Ja bym... O, to jakiś mroczny plakat. Dobra, tu widzę beczkę do przeszukania. Tutaj mogę coś zgarnąć, skrupać sobie? Mogą. Dobra, już chyba więcej tego nie potrzebują, ale właśnie ten plakat, ojej. A jaka dziewczyna, jaka dziewczyna? O, dobra. Najpierw nie wiedziałam, o co chodzi, że co ja niby tam mam przeszukać, że dzieciaka, to tylko śmietnik. Dobra, to sobie weźmiemy. Dobra, patrzą, czy mogą... Dobra, zdrowie mamy pełne, na szczęście. Dobra, czyli nie mamy chyba już tutaj czego szukać. I tak patrzę, że przydałoby się kończyć odcinek chyba, co? Tak nie wiem, czy mam... Nie no, mam punkty kontrolne, więc raczej z zapisem będzie kiepsko. Zaraz, gdzie mnie te strzałki prowadzą? Tutaj. Na górę, okej. Okay. W sumie wolała... Fajerwerki! Wolałabym jakąś mapę konkretniejszą, niż takie, wiecie, prowadzanie mnie. Ze strzałką, bo muszę co chwila, wiecie, ją włączać, tak znowu.
Oj, ale może już... Czy to jest to, o czym ja myślę? That's what they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt! Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence, stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Nie brak 77. Dobre pytanie. I teraz myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie odcinka, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nowa seria Wam się podoba. A na razie trzymajcie się. Cześć.